Ten zegarek kosztuje fortunę. Czy wiesz, co miał na nadgarstku Robert Lewandowski, odbierając swoją pracę magisterską? To ode ma Piguet Royal Oak Perpetual Calendar 265797CE. Zobacz, dlaczego ten zegarek jest tak wyjątkowy i dlaczego jego cena wynosi aż 250 tysięcy dolarów. Zostań ze mną do końca i dowiedz się wszystkiego o tym cudownym zegarku. Cześć wszystkim, ja mam na imię Dawid i dzisiaj porozmawiamy o jednym z najbardziej luksusowych zegarków na świecie, który zdobi nadgarstek naszego kapitana reprezentacji Polski, czyli samego Roberta Lewandowskiego. Przekonajmy się, co sprawia, że zegarek ten jest aż tak wyjątkowy, ale także nie zapomnij zostawić lajka i subskrypcji na moim kanale. A teraz bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Zacznijmy od materiałów, z których ten zegarek jest wykonany. Zegarek ten w całości jest wykonany z czarnej ceramiki, co sprawia, że jest on niezwykle trwały i odporny na zarysowania. Minusami ceramiki są ogromne koszty produkcji oraz niezwykła kruchość, ponieważ ten zegarek, gdy nam spadnie z jakiej choćby niewielkiej odległości, może on się potrzaskać na milion kawałków. Jego koperta ma średnicę 41 mm i wysokość tylko 9,5 mm. Jednak to funkcje tego zegarka robią prawdziwe wrażenie. Zacznijmy od wierzchniego kalendarza, który jest jedną z najbardziej zaawansowanych komplikacji w zegarmistrzostwie. Co to oznacza? Wierzchni kalendarz to mechanizm, który automatycznie uwzględnia różne długości miesięcy oraz lata przestępne, co oznacza, że nie trzeba go ręcznie regulować nawet do 2007 roku. Wyobraźcie sobie, nigdy więcej nie martwicie się o ustawienie daty. Zegarek ten również pokazuje fazy księżyca. Faza księżyca to komplikacja, która symuluje wygląd księżyca w jego różnych stadiach. Dla miłośników astronomii i osób ceniących sobie detal jest to fascynujący element. Obserwując tarcze, możemy zobaczyć księżyc w jego różnych stadiach: pełni, nowiu czy pierwszej kwadry. Oprócz tego mamy standardowe funkcje takie jak data, dzień tygodnia, miesiąc i rok. Te informacje są wyświetlane na tarcie w bardzo czytelny i elegancki sposób. Przykładowo na godzinie 3 znajduje się wskaźnik dnia tygodnia, na godzinie 6 wskaźnik daty, na godzinie 9 wskaźnik miesiąca, a na godzinie 12 wskaźnik roku. Sercem tego zegarka jest mechanizm automatyczny kaliber 5134 z rezerwą chodu wynoszącą 40 godzin. Zegarek ten ma czarną tarczę bez cyfer, szafirowe szkło i ceramiczny pasek z tytanowym zapięciem. Te wszystkie detale razem sprawiają, że zegarek nie tylko wygląda oszałamiająco, ale także jest niezwykle funkcjonalny. Natomiast ile kosztuje taka perełka? Jak już powiedziałem wcześniej, cena tego zegarka wynosi 250 tysięcy dolarów, czyli około miliona złotych. To ogromna suma, ale dla niektórych inwestycja w taki zegarek może być warta każdej złotówki lub dolara. Jak myślisz, czy warto zainwestować w taki zegarek, czy może jest to zbyt duży wydatek? Napisz swoje zdanie w komentarzu i napisz także, czy chciałbyś mieć taki zegarek w swojej kolekcji. Natomiast teraz chciałbym ci podziękować za oglądanie mojego filmu do samego końca. Pamiętaj, że jeżeli ten film ci przypadł do gustu lub dowiedziałeś się czegoś nowego, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych wartościowych i ciekawych treści. Pamiętaj, aby zostawić komentarz i podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego zegarka w komentarzu. Ja się z wami żegnam, życzę miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, pa, na razie!